Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dane są dwie sumy algebraiczne 3x do trzeciej odjąć 2x oraz minus 3x kwadrat minus 2. Iloczyn tych sum jest równy. Iloczyn to mnożenie. No to zapiszmy sobie 3x do trzeciej odjąć 2x razy minus 3x kwadrat minus 2. Zobaczmy, co dostaniemy. Pierwszy element razy pierwszy element. 3 razy minus 3 to jest minus 9. X do trzeciej razy x kwadrat to jest x do piątej. Później pierwszy razy drugi, czyli będzie 3 razy minus 2, to jest minus 6x do trzeciej. Później będzie drugi razy pierwszy, czyli minus 2x razy minus 3x kwadrat, czyli będzie plus 6x do trzeciej. I minus 2x razy minus 2 plus 4x. To sobie skracamy i zobaczmy, że zostaje nam minus 9x do piątej plus 4x. Minus 9x do piątej plus 4x, odpowiedź A.